wiele osób potrzebujących ma jakieś drobne marzenia i Szlachetna Paczka ma takie czasami drobne marzenia spełniać. Podziękowania dla pracowników urzędu, którzy po pierwsze zorganizowali także zbiórkę funduszy i tak jak widać za nami także pakują paczki z konkretnymi już namiarami, z konkretnymi danymi, aby do centrali Szlachetnej Paczki powysyłać czy pod konkretne adresy, gdzie wolontariusze dostarczą do osób, które złożyły właśnie te swoje marzenia osobiste. Zespół koordynujący akcję Szlachetna Paczka w Urzędzie Miasta Kielce wybrał dwuosobową rodzinę z Kielc. To pani Sylwia i jej syn Jan. Rodzina z trudną przeszłością, ale starająca się jak najlepiej sobie radzić, pełna empatii i pełna wzajemnej miłości. Chłopak kilka miesięcy temu uległ wypadkowi, nie pozwala mu to grać w ulubioną piłkę nożną. Mama wszelkimi siłami, pomimo że nie ma stałej pracy, bierze prace dorywcze po to, żeby jakoś sobie radzić. Kupiliśmy to, co oni sobie zamówili. Produkty żywności z długim terminem ważności, środki czystości do domu, ręczniki, buty sportowe, bo także o to prosili. Dołożyliśmy również z pieniędzy uzbieranych od pracowników Urzędu Miasta w ramach tej akcji do puszek parę akcentów, parę rzeczy świątecznych, jakieś słodycze, jakieś drobne upominki, takie, które mamy nadzieję umilą ten świąteczny czas.